Thank you.
otwiera mieszkanie komunalne i będzie polegał na tym, że wszystkich chętnych, którzy chcieliby właśnie reklamować się przez tutejsze głosili na przykład do Polskiego Domu Kultury, aby zgłaszali się swoje firmy i na odpowiednią niedużą opłatę bardzo chętnie będziemy reklamować, co pomoże budżet Polskiego Domu Kultury. Trzeba by było tutaj dodać, że kwota, jaką Państwo będą płacili za reklamę, pomoże nam po prostu zrealizować pewne zamierzenia, pewne plany, jakie ma do kultury, jak na przykład zaproszenie kilku kabaretów z Zielonej Góry. Myślę, że będzie to możliwe. Po prostu urozmaicić działalność tego Domu Kultury. Tak, chciałabym też powiedzieć, jakie imprezy dla dzieci przygotowała na ten tydzień, przygotował Miejski Dom Kultury. Dzieci mogą do Domu Kultury przychodzić codziennie w godzinach od 10 do 14. I będą mogły uczestniczyć w zajęciach z instruktorami, którzy będą prowadzili konkursy plastyczne, gry, zabawy, jakieś takie artystyczne. Dalej dzieci będą mogły też oglądać różne bajki na wideo. W środę godziny 11 w Kinie Światowic dla wszystkich dzieci będzie wyświetlony film o tym porównanie Chińczycami. Dom Kultury czyny jest też stopień pogodę i gry komputerowe. Każdy wtorek i czwartek Dom Kultury zaprasza na dyskoteki dla dzieci od godziny 12 do 14 i dla młodzieży od 19 do 23. Cena takiej imprezy dla młodzieży, dla dzieci są bezpłatne, dla młodzieży i dla młodych. W piątek będzie zakończenie ferii dla dzieci i będzie taka impreza, bardzo sympatyczna, pieczeń i kiełbasy w środowisku. Odbędzie się to za budynkiem Domu Kultury. Oprócz tego w kinie, to już dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, będą takie filmy jak Upolić Orkę, część drugą, to jest w niedzielę 11 lutego. 18 lutego jest komedia 9 miesięcy, 25 również w niedzielę, również lutego jest Dożą Antymarką, 26 i 27 jest bajka Walta Disneya Pocahontas. Lata, los figla nam spłata. Los zagrać miał z nami perka. Tak stryjek ćwierkał, ćwierkał stryj. Proszę stryja, otóż lato właśnie mija. Mija, mija, proszę stryja. Lato, lato. Mój Ryszard w kolejce słyszał, że chłodna jesień, więc wiatr nas rozniesie. Że na nic nasz upór Stasie, że on nas w prasie czytał wuj, proszę wuj. Kochani, wszyscy wiemy, że 14 lutego to święto patrona zakochanych, świętego Walentego. Święto to tak ważne w ogóle w Ameryce, dopiero niedawno przyjęło się jego. W Polsce walentynki są jeszcze takim trochę nieśmiałym zwyczajem, ale ponieważ idea tygodnia jest bardzo sympatyczna, myślę, byłoby miło, gdyby Dzień Zakochanych stał się też niezgarbiony. Ludzie tego dnia wysyłają sobie kartki z wyznaniami miłości, z wyznaniami sympatii, przyjaźni, oddania. Wysyłamy je praktycznie nie tylko do tej jedynej kochanej osoby, ale też do przyjaciół, do ludzi, których cenimy, lubimy, kochamy. I tak samo jest z życzeniami przysyłanymi drogą radiową. I w związku z tym proponujemy Wam coś, czego jeszcze nie było tutaj. Mianowicie w środę 14 lutego nadamy specjalny
specjalną audycję poświęconą właśnie Walentynom. A w trakcie tej audycji przekażemy każde życzenie, każde pozdrowienie, które zostanie złożone w specjalnej skrzynce umieszczonej w kawiarni MDK. Wszystkie te zgłoszenia można składać do przyszłego wtorku, do godziny 18. Godzinę nadawania audycji walentynkowej jest podany w najbliższy poniedziałek, ale przypuszczalnie będzie to godzina nieco późniejsza niż dziś. A oprócz tego, w najbliższą środę odbędzie się w Wielkim Domu Kultury pewna impreza. A jaka to będzie impreza, powiem nam jeden z organizatorów, Grzesio Petrowski. Grzesiu, cóż to takiego będzie się działo tutaj? A więc, będzie to koncert rokowy Pulsowy. Jakie nam zespoły będą? Dokładnie. Będzie to zespół rokowo-popowo-rokowy, a jest to ze Świebocina. Zespół bluesowy, blues, ale też ze Świebocina. Zespół o dziwnej nazwie Dziewczyna i Chłopak z Krasnodrzańskiego. Zespół Dewaman Sulamowa. I ostatni underground skarbowy. I dokładnie, kiedy to się będzie działo? No, koncert ten będzie już na dzisiejszą środę, 7 lutego o godzinie 18. Dziękuję Ci bardzo. Przypominamy wszystkim, że koncert odbędzie się dnia 7 lutego o godzinie 18. I ten bilet kosztuje 2 zł. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak odsłyszasz, że ja prosimy, aby te pozdrowienia i życzenia
Thank you.